kończymy przerwę, wznawiamy obrady sesji Rady Miejskiej. Po analizie na przerwie tyloletniej prognozy senatu 1998 stwierdziliśmy, że żadnych zmian nie trzeba wnosić. Jedynie musimy pamiętać o dopisaniu daty, na końcu zmiany dokonują się uchwałą numer i że to jest dnia 17 czerwca 2019 roku. A co, jakieś pytania do prognozy wielodetniej? To było skonsultowane, tak? Tak, to jest, jeśli tutaj jest podpisane przez panią skarbnik, ta prognoza wydała do tamtego. Do tamtego. Tak. Ja przeglądając tutaj nie zauważyłem, żeby nam jakieś tutaj zmieniły się rubryki, to jest, może się mylimy. Ja chciałem poinformować, że w dniu dzisiejszym wystąpi z pismem do wojewody z zapytaniem odnośnie paragrafu 21a ustawy o samorządzie. Interpretacja. Zatem, jak nie ma pytań do wieloletniej prognozy, przejdziemy do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z przyjętym tutaj wnioskiem. Izabela Rasztuk. Mariusz Gadomski. Za. Marek Pawliński. Za. Krzysztof Kuchnio. Za. Małgorzata Laskowska. Wstrzymuję się. Małgorzata Połczyńska. Wstrzymuję się. Marian Piotkowski. Wstrzymuję się. Iwona Pisarek. Za. Jacek Pitkowski. Za. Mariusz Serafin. Za. Marta Stańczar. Za. Remigiusz Totko. Wstrzymuję się. Artur Stojanowski. Za. Zbigniew Sędrowski. Za. Piotr Krzysztof. Za. Zarządzenie głosowania przedstawia się następująco. Za 10 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 5. Zatem uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad.